Salve, tu mówi WTF APOC. Przepraszam Was wszystkich za taką dziwną sytuację. W każdym razie prezentacja, którą w tej chwili oglądacie i której słuchacie, właściwie została wygłoszona na warszawskiej zjawie 27 stycznia 2013 roku, ale z powodu bliżej nieokreślonych zdarzeń kosmicznych nie wcisnąłem dość mocno przycisku REC, więc muszę nagrać jeszcze raz to, co powiedziałem. I od razu zapowiadam, że nie wszystko tu się znajdzie. No, przede wszystkim tracimy bardzo ciekawą dyskusję, która po tym temacie się wywiązała, ale postaram się w miarę szybko, zwięźle, aby nie nudzić nad potrzebę, powiedzieć, o co mi właściwie na zjawie chodziło. Mistrz czy magister, czyli dlaczego nadmiar wiedzy przeszkadza zarówno game masterowi, jak i graczom. To jest tytuł mojego wystąpienia, który oczywiście jest nieco podchwytliwy, taki prowokujący, bo zaraz przejdziemy do pytania, czy na pewno to nadmiar wiedzy i w jaki sposób. Tak, oczywiście wiecie, że sponsorem medialnym tego wystąpienia jest Warszawskie Towarzystwo Wykrot. Strona podana tutaj jest pewnie wam znana, inaczej jakbyście trafili do tego nagrania, ale mogę wam przekazać kolejną dawkę propagandy jaszczurów z kosmosu także w tej sytuacji. Odwiedzajcie nas, bądźcie aktywni w dyskusjach facebookowych, nie pożałujecie. Teraz chciałbym przedstawić te najważniejsze problemy, z którymi się stykamy. Mówiąc my, mam na myśli wykształconych, wykształciuchowych, bym wręcz powiedział, miłośników gier fabularnych. I chciałbym to wystąpienie podzielić na 4 części. Pierwszą z nich będą blaski życia uczonego mistrza, to znaczy owe niewątpliwie pozytywne strony treningu akademickiego odbijające się w naszym życiu RPG-owym. I do takich, te hasłowo opisałbym w ten sposób: szeroka perspektywa, zdolności komunikacyjne, erudycje, zdolności poszukiwawcze i zdolności planowania sesji. Sprawa pierwsza. Szeroka perspektywa, rozumienie historii, kultury wysokiej i popularnej, technologii i społecznego kontekstu ubogaca każde uniwersum. To nie jest nic odkrywczego. Po prostu jeżeli więcej wiemy o czymkolwiek, z szerszego materiału możemy budować tę naszą budowę. Także oczywiście każda gra fabularna jest kreacją w dużej mierze, ale ta kreacja powstaje z czegoś, powstaje z jakichś klocków, które układamy. I można powiedzieć, że w niektórych systemach, bardzo opartych na znajomości historii, jakichś historycznych grach, jest to oczywiste. Podobnie bardzo to oczywiste jest w przypadku światów science fiction, które wymagają od mistrza gry dość gruntownego zrozumienia, jeśli nie szczegółów, to chociaż samej zasady działania wielu technologii. Niewątpliwie tych klocków mamy więcej, ale w praktycznie każdym uniwersum, nawet jeżeli to jest najdziwniejsze fantasy, najbardziej odległe od rzeczywistości, możemy wykorzystać z tej naszej wiedzy, którą już w tej chwili mamy. Drugim wymienionym atutem są zdolności komunikacyjne, czyli doświadczenie wykładowcy, ale nawet aktywnego studenta, który musi uczyć się mówić ładnie, najlepiej precyzyjnie, ale czasami tylko ładnie, żeby to zaliczyć kolejny przedmiot. Nie można lekceważyć tej zdolności, bo nie da się ukryć, że jeżeli ktoś mówi dużo, to naprawdę musi się postarać, żeby się nie ćwiczyć w tej sztuce. Znaczy mówienie jest to pewien taki nasz komunikacyjny organ, który nieużywany zanika, ale używany często w jakiś sposób się rozwija. Znaczy może się rozwijać też w różne dziwne, niepożądane kierunki, ale ta umiejętność niećwiczona na pewno nigdy nie będzie tak dobra, tak skuteczna, jak mamy nadzieję. I kolejna sprawa to erudycja, zdolności poszukiwawcze. Chodzi mi głównie o najlepszą, najbardziej znaczącą umiejętność, którą wpaja nas życie akademickie, to znaczy szybkomyślicielstwo. Chodzi mi o to, że ludzie dzielą się na wolnomyślicieli i szybkomyślicieli, Zapewne domyślacie się, że bycie szybkomyślicielem jest dużo lepsze, ponieważ szybkomyśliciel, jak sama nazwa wskazuje, myśli szybko. Chodzi o to, że osoba o pewnej dyscyplinie intelektualnej, akademickiej, o pewnych charakterystycznych umiejętnościach związanych z poszukiwaniem informacji, myśli schematami. To brzmi źle, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to można powiedzieć, że jest to bardzo dobre. W rozsądnych granicach. To znaczy nie zdobywamy konkretnej wiedzy, ale zdobywamy pewne mechanizmy uczenia się, mechanizmy zdobywania tychże informacji i dzięki temu dużo mniej czasu zajmuje nam dotarcie do jakiejś wiedzy. Oczywiście jak każda przesada może prowadzić do różnych skutków negatywnych, ale co do zasady to poznanie owych schematów myślowych, pewnych procedur, szybkiego uczenia się i docierania do materiału przydaje się wszędzie. Zwłaszcza w planowaniu tak skomplikowanego bytu myślowego, jakim jest uniwersum dla gry RPG. Zdolności planowania sesji. Każda dyscyplina myślenia, nie tylko ta płynąca z nauk formalnych, choć ona zwłaszcza ułatwia planowanie. Nie da się uchylić, czy mamy do czynienia z nauczycielem wykładowcą akademickim, który musi zaplanować konspekt dla studentów, czy nawet studentem, jakimkolwiek adeptem akademickim, który musi planować swoje myślenie w związku z dłuższą wypowiedzią, z jakimś tekstem, artykułem, pracą roczną. Nie da się ukryć, że taka dyscyplina bardzo pomaga wszędzie, ale przede wszystkim w planowaniu sesji, kiedy mamy za zadanie to przygotować się, stworzyć pewną elastyczną, ale przede wszystkim wewnętrznie spójną i kompletną całość, jaką jest scenariusz przygody i opis realiów wykorzystany w tejże. I kolejna sprawa, to znaczy kolejna kategoria, to blaski życia uczonych graczy. I wymieniłem tutaj 4 takie główne kategorie: szeroka perspektywa, zdolności komunikacyjne, erudycja i zdolności poszukiwawcze, przygotowanie roli i poznanie świata oraz 4 zdolności działania w grupie. I o ile te pierwsze punkty właściwie pokrywają się z naszą poprzednią kategorią, to warto powiedzieć kilka słów o zdolności działania w grupie. Znaczy, drużyna jest prawdziwą drużyną, jeśli współpracuje, a charaktery i zdolności członków tejże uzupełniają się i właściwie to konstytuuje RPG. Znaczy, RPG to nie jest jakaś taka czysto mechaniczna rozgrywka solowa. Po pierwsze, że do zaistnienia tego gatunku rozgrzewki potrzeba tych komponentów mistrza gry i drużyny, ale właśnie owa drużyna działająca jako pewna całość, jako pewien kolektyw, brzydkie słowa, ale rozumiecie, o co mi chodzi, tworzy ową rozrywkę. To znaczy zarówno jakaś synergia, jak to mówią w Lądku Zdrojna, jakaś takie dopasowanie i charakterów, i umiejętności graczy bardzo wzbogacają każdą rozrywkę, a nie da się ukryć, że działalność w grupie akademickiej, na uniwersytecie, na uczelni, czy nawet w szkole, znaczy ta współpraca, są to pewne uniwersalne umiejętności, które nie znikają, są nas wyrabiane w aktywnościach zupełnie, pozornie przynajmniej, oddalonych od gier fabularnych. Sądzę, że ta zaleta jest dość jasna. Przerwa na reklamę, WTF znacie, wiecie skąd pochodzimy, wiecie co robimy, wiecie jaki jest nasz adres strony, zaglądajcie jak najczęściej się da. Cienie życia uczonych mistrzów. I teraz już przechodzimy do tego głównego dania naszego wystąpienia, to znaczy próby skatalogowania owych niebezpieczeństw czyhających na przeuczonych miłośników gier fabularnych. I tu wymieniłem kilka. Zbyt szeroka perspektywa, kontaminacja świata przedstawionego światem rzeczywistym, zdolności komunikacyjne charakterystyczne dla świata akademickiego. Tak, taki sam punkt już się pojawił, zaraz przejdziemy do szczegółów. 3. Erudycja, pozornie przekraczająca erudycję graczy i 4. odwieczny problem, spektakl i symulacja. Pierwsza sprawa, zbyt szeroka perspektywa, czyli wpychanie do tego świata, mimo wszystko fantastycznego, zbyt dużej ilości informacji ze świata rzeczywistego. To jest pewne niebezpieczeństwo. Z jednej strony takie no czysto, powiedzmy, metafabularne, to znaczy, no jeżeli mamy do czynienia z rozrywką RPG, z przedstawieniem pewnego wymyślonego świata, to nie jest to badanie historyczne. Znaczy, nie możemy grać w charakterze tylko i wyłącznie rekonstrukcji, nawet jeżeli mamy do czynienia z jakąś przygodą dziejącą się w realiach historycznych. No, trzeba uważać, podzielić obydwa światy, narysować linię pomiędzy tym, co jest jakąś próbą rekonstrukcji, jakąś próbą badania, na rozrywką, która bardzo często może czerpać wiele ciekawych rzeczy z tejże rekonstrukcji, ale jeżeli kuleją inne aspekty, znaczy właściwie aspekty rozrywkowe RPG, no to coś z czymś przesadziliśmy, w jakiś sposób zabrudziliśmy ten nasz świat fantazji światem pseudo-rzeczywistym, naszymi wyobrażeniami o świecie rzeczywistym. I sprawa tych okropnych zdolności komunikacyjnych. No, nie da się ukryć, że nie zawsze one są dobre i nie zawsze no, doświadczenie akademickie uczy nas właściwego wykorzystywania tychże zdolności. No, tutaj akurat ten obrazek nudnego wykładu, gdzie studenci mają, no, wyglądają jakby to był poniedziałek około 8:30. Nie da się ukryć, że nie zawsze uczymy się dobrze mówić. Znaczy, jest to, jak wspomniałem, pewien taki komunikacyjny organ, który nieużywany zanika, ale rozwijany źle czy nieefektywnie, no nie spełnia tychże wszystkich funkcji. Więc może inaczej, atrakcyjny mówca, czy to wykładowca, czy to student, coś referujący, korzysta z bardzo podobnego zakresu umiejętności, co mistrz gry i trzeba pamiętać, że jest to pewne ćwiczenie, no ale każdemu ćwiczeniu trzeba narzucić dyscyplinę, aby nie ćwiczyć tak zupełnie na sucho obok zdolności no, w jakiś sposób niedostosowanych. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu, i to polecam zarówno mistrzom gry, jak i wykładowcom akademickim, to czas do czasu nagrać się i zobaczyć, po prostu usłyszeć, co się mówi. I też pokazać to jakiemuś niezależnemu obserwatorowi, nie swoim studentom i nie swoim graczom. I po prostu ocenić, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w jaki sposób te umiejętności rozwijamy. Erudycja, często pozornie przekraczająca erudycję graczy. Ten problem się wiąże z punktem pierwszym, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że czasami o inne rzeczy próbuje zaprezentować mistrz gry, a inne rzeczy interesują graczy. To znaczy stwierdzenie, oni nie nadają na tych samych falach, jest słuszne w przypadku no właśnie takich zaborczych starań mistrza, aby owo uniwersum opisać no, zupełnie tak niepotrzebnie, zbyt wielką ilością detali, z detalami, które absolutnie nie interesują graczy. To znaczy zasada złotego środka obowiązuje i tutaj. No, nie można przesadzać absolutnie z niczym, również z pigułami wiedzy dotyczącymi uniwersum, gdyż to po prostu jest nudne i w ten sposób łatwiej nam uzyskać efekt z poprzedniego obrazka, czyli śpiącą salę wykładową. I kolejny taki problem, chodzi mi o dwie skrajności prowadzenia RPG. I nie mówię, że to jest wynik jakiejś, można powiedzieć, edukacji, szkolenia akademickiego, ale nie da się ukryć, że ludzie mający formalną edukację i przede wszystkim dobrze się czujący, znaczy bardzo wysoko oceniający własną erudycję, mają skłonność do popadnięcia w którejś w jedną z tych dwóch skrajności. Znaczy spektakl, czyli rozgrywka absolutnie liniowa, do znudzenia po prostu. Gracze są prowadzeni przez kolejne galerie wyobraźni mistrza gry, co jest czasem bardzo ciekawe, ale na dłuższą metę zawsze nudzi, ponieważ nie o to chodzi w grach fabularnych. To jest sposób rozrywki, jakieś multimedium właśnie interaktywne. Jeżeli chcemy zwiedzić galerię, no to idziemy do galerii, czytamy jakąś książkę, oglądamy film, albo nawet słuchamy ciekawej gawędy, ale to w takim razie po co nam ten sztafasz kostek i kart. No a sprawa symulacji też jest czymś poważnym, też jest czymś niebezpiecznym, to znaczy przekonanie, że skoro mistrz stworzył już wspaniały, bardzo bogaty, dobrze funkcjonujący świat, to nie musi robić nic dalej. Czy on właściwie reaguje na zachowanie graczy, staje się czystą mechaniką, nie ma absolutnie żadnej fabuły zaplanowanej dla swojej drużyny. On po prostu reaguje, bawi się w takiego bardzo, bardzo znudzonego, nie przykładającego się do swoich obowiązków Boga. No i niestety to nie o to też chodzi w grach fabularnych, to znaczy w tej sytuacji gra fabularna jest po prostu nieskończenie bardziej złożoną grą komputerową czy grą karcianą, jakąś suchą mechaniką, która tylko jest z wierzchu pomalowana jakąś barwą, jakąś oprawą pseudofabularną. I to są problemy, znaczy te dwie skrajności zagrażają absolutnie każdemu, ale tym są niebezpieczniejsze, im mistrz gry ma większe mniemanie o swojej erudycji, o swoich możliwościach intelektualnych. I dlatego często występują u wykształciuchów. Cienie życia uczonych graczy. Zbyt szeroka perspektywa, kontaminacja stylu gry rzeczywistością, zdolności komunikacyjne charakterystyczne dla świata akademickiego, erudycja i zdolności poszukiwawcze, często łamiące tajemnice świata przedstawionego i zdolności działania w grupie przeciw mistrzowi. Kontaminacja stylu gry rzeczywistością to jest problem pokrewny do tych pierwszych punktów w poprzedniej kategorii. To znaczy, jeśli gracz wie za dużo, to zazwyczaj nic się nie dzieje, ale jeżeli każdą drobinkę, każdy bit wiedzy chce wykorzystać i jeżeli właśnie wyrusza na tą wspaniałą przygodę, zdobywanie nowego lądu, ale kiedy znajduje się już na statku, to zaczyna mistrza gry zasypywać pytaniami o tym, czy kapitan i kwatermistrz zabrali dość cebuli, bo po K4 tygodni rozpocznie się awoitaminoza i zagrożenie szkorbutem i zęby zaczną wypadać, to być może mistrz gry jest przygotowany na taki symulator zdrowego podróżowania po morzach i oceanach, ale może nie, może w tej historii miało chodzić o coś zupełnie innego, nie wiem, walkę z krakenem, czy też intrygę angielskich szpiegów na pokładzie hiszpańskiego okrętu i mistrz gry postawiony wobec tych cebuli no, może się poczuć nieswoje, może być zmuszony do pewnego wysiłku, który w jakiś sposób nie jest niezbędny z punktu widzenia przygody. To dobrze, jeśli mistrz gry jest zmuszany do pewnego wysiłku, ale nie przesadzajmy. Zdolności komunikacyjne charakterystyczne dla świata akademickiego. Tak to bywa, że akademia uczy nas wielu rzeczy, ale przede wszystkim uczy nas kłótni. To nie jest zawsze zła rzecz. Założenie jest nawet bardzo dobre, gdyż na tym polega świat uniwersytetu, świat akademii. To jest jeden wielki basen piranii, czy tam rekinów i te rekiny się zżerają nawzajem. O to chodzi. Nie ma miejsca dla słabych jednostek. Trzeba wyeliminować tych, którzy nie domagają w jakiś sposób intelektualnie, nie przykładają się do swojej pracy zbyt intensywnie. To samo już się zaczyna na tym poziomie, powiedzmy, uczniowskim, studenckim, ale im dalej, tym ciekawiej. To jest oczywiście teoria, bo w praktyce no, ten system taki bardzo drapieżny, darwinistyczny, okrutny, no, często zawodzi przez inne zupełnie pozamerytoryczne czynniki. Ale z założenia tak ma być, to znaczy adepci akademii mają się kłócić, żeby dojść do czegoś, żeby w jakiś sposób się nawzajem motywować, pilnować. I zazwyczaj na sesjach RPG takie zachowanie jest fatalne, to znaczy zupełnie rozbija no, poczucie drużyny, a jak sobie przypomnieliśmy, drużyna to coś, co w dużej mierze konstruuje gry fabularne. No i taka sztuczna rywalizacja, właśnie wspomagana przez te nasze wykształcichowskie przyzwyczajenia, no jest niezwykle destruktywna, jest niezwykle niebezpieczna, odwodzi nas od przeżywania przygody. Wydaje mi się, że sprawa jest w miarę oczywista, a w każdym razie rozumiecie, o co mi chodzi. I to jest ten problem ze studentami czy badaczami, że oni generalnie potrafią szybko znajdywać informacje. Mają też taki, nawet nie tyle wyuczony, ale taki wtresowany odruch zdobywania tych informacji, zdobywania wiedzy, co samo w sobie nie jest złe, no ale czasami może być wyolbrzymione do jakiegoś absurdu. To znaczy, mimo wszystko gry fabularne w dużej mierze opierają się na tym podziale w roli mistrza i graczy i także na autorytecie mistrza. I o ile samo zdobywanie wiedzy o tajemnicach świata, no choć czasami jest szkodliwe na takiej zasadzie jak spoiler w stylu Mordercą był ogrodnik albo to wszystko Matrix, no to zazwyczaj to zależy od samego wyczucia gracza. Ale mówiąc o problemach, no, dotykamy tych drużyn w jakiś sposób kłopotanych owymi trudnościami. Zakładamy, że gracze nie mają takiej wewnętrznej dyscypliny. Nie da się ukryć, że owe zdolności poszukiwawcze, owa taka drapieżna erudycja bardzo wzmaga problemy związane z punktem pierwszym, czyli kontaminacją stylu gry rzeczywistością. No i sprawa zdolności działania w grupie przeciw mistrzowi. No właśnie, fochy, skoordynowane ignorowanie elementów uniwersum i coś, co nazywałem cheese tactics, to znaczy wykorzystywanie takie bardzo świadome i bardzo cyniczne, no albo jakichś niedostatków mechanicznych, no albo też niedostatków fabularnych, jakichś przyzwyczajeń mistrza gry, no właśnie do osiągnięcia takiego bardzo określonego celu jak najkrótszą drogą. I te zdolności także są w nas zaszczepiane podczas edukacji, zwłaszcza edukacji wyższej. To znaczy taki imperatyw studenta, żeby jak najmniej wysiłku włożyć w naukę, no, odzywa się w podobnych sytuacjach bardzo często. To znaczy, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z grupą, która w pewien sposób może współpracować i wykorzystywać swoje umiejętności, powiedzmy te czarne, te mroczne, no właśnie do zdobycia swoistej przewagi nad mistrzem gry. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. To znaczy pewna skoordynowana grupa w pewien sposób działająca przeciwko mistrzowi, będąca pewnym odbiciem takich bardzo życiowych sytuacji, kiedy grupa akademicka się skrzykuje przeciwko prowadzącemu, przeciwko nauczycielowi akademickiemu, no to jest wielkie zagrożenie dla każdej przygody RPG. Znaczy zazwyczaj, nie mówię o pewnych wyjątkach, no to żadna zabawa z właśnie walczyć przeciwko mistrzowi gry zamiast przeciwko czarnym charakterom danego świata. Wydaje mi się, że ta kategoria też nie zawsze występuje sama. Znaczy, zazwyczaj ona się wiąże właśnie z kontaminacją stylu gry, z tymi zdolnościami komunikacyjnymi świata akademickiego, czyli nieustanną kłótnią. No i często wykorzystuje owe zdolności wyszukiwawcze, czyli pewien taki nieoczekiwany przyrost wiedzy graczy i złamanie owej tajemnicy. No, i te sprzyjające warunki prowadzą do owego sprzeciężenia wobec mistrza gry i absolutnego rozbicia zarówno autorytetu game mastera, jak i samego ducha rozgrywki. I można tę moją pogadankę zamknąć jakimiś wnioskami, które nie są odkrywcze. One są bardzo zdroworozsądkowe i wydaje mi się, że doszliście do nich wcześniej niż ja zacząłem tworzyć ową prezentację, ale wymieńmy sobie. Wykształcenie i socjalizacja akademicka pomagają, o ile zastosować środki ostrożności w używaniu nabytych umiejętności. Mistrz musi się wystrzegać kontaminacji uniwersum, traktowania świata jako pola studiów, a liniowości bądź jej absolutnego braku, postawy nauczycielskiej, no, w tym rozumieniu jak sobie zdefiniowaliśmy. Gracze muszą się wystrzegać kontaminacji odgrywania postaci, współpracy przeciw mistrzowi, stawiania mistrzowi wymagań angażujących jego zasoby ponad rozsądną granicę. Czyli nie odkryliśmy żadnej Ameryki, nie odkryliśmy nowej planety. Powinien rządzić nami rozsądek i powinniśmy pamiętać, że z tymi niewątpliwie dobrymi umiejętnościami, z tym całym zasobem wiedzy który otrzymujemy w procesie edukacji, no, idzie także ta mroczna strona, ta właśnie strona socjalizacyjna, która czasami wtłacza w nas pewne umiejętności, przyzwyczajenia, z których nie zdajemy sobie sprawy, a mogą one bardzo utrudniać życie innym ludziom, także naszym współgraczom. I wystarczy, żeby pamiętać o takim zagrożeniu, a nasze sesje zarówno z punktu widzenia mistrza gry, jak i graczy staną się, mam nadzieję, dużo bardziej atrakcyjne. Dziękuję Państwu za uwagę.